Eliza Rinaldo, nigdy jeszcze w żywocie swoim nie słyszałam czegoś równie uciesznego. Nie męcz nas, Nanette, i dokończ spiesznie swojej opowieści. Mocno jest ta kać, rzekł Gianello, lecz musieliście chyba w niej przechowywać drożdże, bo pokryła się takim osadem, że paznokciami odłupać go trudno. Nie kupię, póki ohędarzony jej nie obaczy. O, to przeszkodą nie będzie, odrzekła Peronella. Mąż kać oczyści. Naturalnie, rzekł mąż i zdjąwszy z wierzchnią szatę, sunął się do kadzi i zabrał do skrobania. Peronella zaś pochyliła się nad kadzią, jak gdyby przypatrywać się chciała robocie, i jęła dogadywać. O, skrob tu, skrob tam. O, popatrz, tu jeszcze troszeczkę zostawiłeś. W czasie, gdy Peronella dawała wskazówki mężowi, Gianello, który z powodu niespodziewanego przybycia męża niezupełnie się jeszcze nasycił, do tej myśli przyszedł, że należy wziąć co się da i jak się da. Przybliżył się tedy do Peronelli, stanął tuż za nią i nasycił namiętność młodzieńczą w sposób, w jaki dzikie rumaki na stepach to czynią. W tym czasie Peronella zasłaniała otwór kadzi swoją osobą. Gdy Gianello cel swój osiągnął i na stronę odstąpił, Peronella wyjęła ręce i głowę z otworu i wypuściła męża, który z ukontentowaniem na wierzch się wydostał. Peronella zajrzała do kadzi i rzekła do Gianella: przyjacielu, obacz sam, czy nie całkiem czysto, jak żądacie. Gianello odparł, że jest zupełnie zadowolony. Zapłacił 7 florenów, po czym kać do domu odnieść polecił. Trudno ci będzie, miła Nanette, opowieści pokonać. Każda następna wydać nam się może nudna i zwyczajna. Popatrzcie zresztą na minę Angeli. Jej to przecież teraz kolej. Angelo, uracz nas swoją opowieścią. A jeżeli okaże się ona ciekawsza i bardziej podniecająca od Nanette, wówczas przysięgam, iż pierwsza sławić będę imię twoje w całej Florencji, wołając głośno, iż mistrz Grimani, medyk w naszym mieście najpierwszy, ma za żonę najmądrzejszą, najdowcipniejszą Florentynkę. Powiedział mi czasu temu niewiele szanowny i ukochany małżonek mój. W Salerno żył on dziś znakomity medyk, biegły w chirurgii mistrz Maceo della Montana. Do lat sędziwych doszedłszy, ożenił się z piękną i młodą dzieweczką. Ołubił troskliwie młodą żonę, obdarzał ją wszystkim, co niewieście i próżności może być drogie. Tak, że pyszniła się bardziej niż jakakolwiek inna w mieście białogłowa. Jedno tylko nie pomyśli jej było. Często nocą ziębła w łożu. Mąż bowiem nie dbał o jej należyte okrycie. Wmawiał w swoją żonę, iż po każdej nocy rozkoszy Bóg wie jak długiego odpoczynku dla nabrania nowych sił potrzeba. Plut jej przy tym siła różnych bzdur, które młodej białogłowie niezbyt do smaku przypadały. Dlatego też żona Macea, niewiasta zapobiegliwa i rozsądna, postanowiła dla oszczędzenia zapasów domowych wyjść na miasto i u innych się pożywić. Oddaj pieniądze! O boskie córy! Astarty! Błagajcie ich o piękne damy, aby raczyli wynieść się sprzed oczu moich.
Bieda by ich ciężka spotkała, gdyby nie słabość, która od rana mnie męcza, której wy, panie, słodką przyczyną jesteście. Wstawcie się za mną do tej pary hien! Wszak słyszałyście, jak ci nikczemnicy żądają, abym za marne 100 florenów, które łaskawie od nich przyjąłem, oddał im jeszcze dziś 150, ja którym oddał duszę diabła. Za sam widok jednego florena. Głowa mi pęka z bólu, oni śmią mnie, potomka szlachetnego rodu, nudzić swoim widokiem, och ty. Ciero, nie nadużywaj mojej cierpliwości. Jeśli do zachodu słońca nie oddasz nam długu, gorzko tego pożalujesz. Ha! Chodź, Pepino, on zapłaci. Znasz go, rozumiem? Zaiste godzien ten ziemski brat Apolla lepszego losu niż pieszczot ulicznych dziewek. On nie ma brata, pani. To Ruggiero daje roli. Zna go całe Salerno. Wiedzie żywot tak plugawy i występny, że nie ostało się ani jednego krewniaka, ani przyjaciela, który znać i widywać by go pragnął. Biedny samotnik. Czy nie znajdzie się nikt, kto by go z upadku i poniżenia podźwignął? Mistrzu Maceo, a skąd cię widzę w takim stanie? Co się stało? Mistrzu, w Amalfi tumult straszliwy. Krew się leje ulicami. Dostojny senior Sapeto okrutnie posiekany, ledwie dyszy. Ruszaj za mną co rychlej. Barka czeka. Słyszałaś, żoneczko? Wieści straszliwe. Don Sapeto Kona, muszę cię opuścić, słońce moje. Powiedz Rosinie, żeby poszła do tego starego biedaka, któremu miałem kość wyjąć dzisiaj, że przyjdę dopiero jutro wieczorem. Żegnaj, słońce oczu mój. Rosino! Rosino! Słucham pani. Już odjechali pani. Wejdź natychmiast po Ruggiera i każ mu zaraz tu przybyć. I ani słowa więcej. Biegnij, Rosino, biegnij! Perdido, vento, amigo, tudo é perdido, triste a paré, se la luna, vento, amigo, amigo, tudo é perdido, vento, amigo. Signor Maceo.
sumienie, cnoto! Jak się chciałeś wyspać, trzeba było zostać w domu. Ruggieri. Ruggieri. Ani chybi umarł. Mamma mia, kara to za grzechy nasze. Mamma mia. Pod dachem męża, z gachem, upust swoim chuciom dawałam. Co zrobimy teraz, nieszczęsne? Spokój się, pani, lament tu nie pomoże. Póki noc przed nami, ciało z domu musimy wynieść. Gdzie jednak włożymy? Gdy jutro rano ludzie obaczą, zaczną podejrzewać, iż z naszego domu wyniesione zostało. Madonna! Z okien izby widziałam skrzynię przed warsztatem stolarza. Przyda ona się nam wielce. W nią działo wepchniemy, którym uprzednio kilka ciosów nożem zadać potrzeba. Wiadomo, że Ruggiero był wielkim hultajem. Pomyślą, że jakiś wróg go zabił i do skrzyni wepchnął. O, nóż już mam! Nieba mi cię zasłały, zrobimy jak mówisz. A więc? Nie, ran mu zadać nie pozwolę. Spójrz, jaki piękny. No to bierzmy go. Niech takim w pamięci mej zostanie. Spójrz, jak Angela zbladła. Dobroć i szlachetność to samo. Musicie wiedzieć, że obok domu medyka mieszkali dwaj lichwiarze, Pepino i Stefano. Za zasadę mieliby brać jak najwięcej i dawać jak najmniej. Zauważywszy rankiem skrzynię, umyślili nocą ją ukraść. Skoro północ minęła, wyszli cichcem z domu i znalazłszy skrzynię... Skrzynia już szuka. Na mego patrona. Ten łajdak 100 lat zrobi ją z żelaza. Milcz, głupcze! To ma koń albo dąb, tym więcej za nią dostać możemy. Ciszej. Otwieraj. Jezu, trzymaj, trzymaj! Stawiaj tu! Ciszej, Pepino, żony śpią. Nie pora je budzić. Chodźmy. Kiedy poszli już spać, w domu zapanowała cisza. Nagle... Gdzieś była tak długo. Angelo, co to wszystko znaczy? Angelo.
Jedna. Druga noga. Trzecia. Trzecia! 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 Ruggiero! Na porodzie! Za mojego patrona! Toż to Ruggiero! Popatrz no Stefano na tego nikczemnika! Nie tylko nie chciał oddać sługa, ale się włamał do domostwa naszego, by nas okraść! Biorę was na świadków, abyście świadczyli przed wysokim trybunałem o mojej krzywdzie! Ty, dybał na nasz majątek! Do sędziego z nim! Do sędziego z nim! Do sędziego! Któż mi uwierzy, że tą dłonią tuliłem ją do serca drżący, ją, która wszystkim mi na ziemi, że usta tą skroń bezstronią. Wasza miłość! Nie, nie! Powiem wszystko! Mów! Wasza miłość! Byłem im winny 150 florenów. Postanowiłem tedy nocą wkraść się do ich domu. Pisać? Własnymi pieniędzmi. Dług spłacić. Wasza miłość! Pisać! Nie. Gardłem odpowiesz za to, Ruggiero. Mi. Całe miasto ma dosyć twoich bezeceństw i szalbierstw. Na drugi dzień po całym Salerno wieść kruchnęła o tym, że Ruggieri przychwycony został na kradzieży w domu lichwiarzy. Żona doktora i służka, usłyszawszy o tym, w takie osłupienie wpadły, iż prawie uwierzyć były skłonne, że wszystko, co przydarzyło się zeszłej nocy, nieprawdą, a snem był. Krom tego, dane prawie do szaleństwa, przywodziła myśl o grożącej jej miłośnikowi śmierci. Rozino! Nie gap się! Źle wyglądasz, kochany. Tęskniłaś za mężusiem. Co ja przeszedłem, ty mamalfi? Opowiem ci później, jak wrócę od tego biedaka, który czekał na mnie z nogą od wczoraj. Ruggiero, nie gap się! Podaj naczynie z kredensu. No! Ostrożnie, bo rozlejesz. Pusta. Nic w tym domu na chwilę odstawić nie można. Porządku żadnego nie uświadczysz. W głowach mam tylko nowinki i kiecki. Czyże to dla rzeczy tak błahej podobny gwałt podnosisz? Wielce mi ważna sprawa, że woda rozlana została. Nie ma to więcej wody na świecie? Głupia Białoglowo, sądzisz więc, że to zwykła woda była. Muszę ci rzec, że w okropnym blędzie jesteś. Był to bowiem napój, który choremu na sen zadać chciałem. Nie wiedziałyśmy o tym wcale, ale możesz przecież nowy napój przygotować. Rozumiesz teraz, Rozyno, jaka miała nieszczęśliwa. Ale mów prędzej, czegoś się w mieście dowiedziała? Madonno, wszyscy Ruggiero opuścili, źle o nim mówią. Żaden krewny ani przyjaciel się o niego nie upomniał. Pospolicie sądzą, że kat go jutro obwiesi. Musimy go ratować. Czekaj, mam pewien pomysł. Muszę błagać o przebaczenie. Srodze wobec was zawiniłam. Jakaż to wina? Znacie młodzieńca Ruggiero d'Aeroli? Upodobał mnie sobie i wszystkimi siłami. Gruź pani łask nie szczędząc na kloniu, któremuż jego kochanką została. Dowiedziawszy się wczoraj, że was nie będzie,
Do tego mnie przywiódł, żem go do swojej komnaty wpuściła. Nagle pić mu się zachciało. Nie wiedziałam, skąd mam wina lub wody dostać. Nie chciałam przy tym, aby mnie obaczyła pańska żona. Przypomniawszy, żem w komnacie na kredensie flaszkę z wodą widziała. Pobiegłam po nią. Gdy Ruggiero wodę wypił, odniosłam flaszkę na to samo miejsce. Wiem, że wielki krzyk o to podnieśliście. Wiem, że zawiniłam, któż z nas jednak nie grzeszy czasami. Wielce żałuję tego, co uczyniłam. A jeszcze bardziej tego, co z tego wynikło. Bo Ruggiero głowę może stracić. Błagam was, przeto panie, przebaczcie mu i pozwólcie Ruggiera ratować. Jeśliś komu na złość uczyniła, to samej sobie. Zamiast dzielnego towarzysza, który porządnie by ci przetrząsnął futro, miałaś w lożu jednego z braci śpiących. Idź więc teraz i ratuj swojego miłośnika od postronka, a nie masz mi się go do domu sprowadzać, bo ci wygarbuje skórę za wszystkie sprawki. Dzięki ci, panie. Tuliłem ją do serca drżący, ją, która wszystkim mi na ziemi, że usta do skroń ze skroniu. Mistrzu, mazotelska na drzwi. Piękna rozyna do was. Maso gościnic ci przyniosłam. Zrobiłam ci trochę jedzenia, żebyś w pracy nie osłabł. Pokosztuj zatem darów bożych, a ja tymczasem przypatrzę się temu gagatkowi, który noc dzisiejszą mi zabrał. Mi. Amore. Ruggiero, rozyna. Maso, niżej. Nikt mi więc szczęścia zamącić nie może. Zamącić nie może. Uwięziliście, panie Ruggiera Dajeroli, popełniając wielką niesprawiedliwość. Nie wysłucham cię, miła rozyno. Póki nie dostanę miłego całusa. Amore. Nikt mi więc szczęścia zamącić nie może. Za czym rozyna opowiedziała mu całą historię od początku do końca. Jak swego miłośnika do domu doktora wwiodła, jak przez nieświadomość napoju na sen mu dała, jak za umarłego poczytując w skrzyni go ukryła. Sędzia pojął, iż nie trudno mu będzie sprawdzić, azali jej słowa są uczciwe. Naprzód wybadał lekarza. Później przyzwawszy lichwiarzy, po długich dochodzeniach uznał, że skrzynia przez nich ukradziona i w nocy do ich domu przyniesiona została. Wreszcie posłał po Ruggiera i spytał go, gdzie ostatni wieczór spędził. Ruggiero odparł, że nie wie o tym. Tylko to sobie przypomina, że przybył do służki doktora Maceo w zamiarze spędzenia z nią nocy. Potem, gdy miał pragnienie, napił się wody z flaszki. Co było dalej nie wie, krom tego, że odkrył się w skrzyni w domu lichwiarzy. Zalotku niefortunny! Miałeś pan nienocne godziny umilać, a spałeś jak zabity! Nie zdziwię się, jeśli cię porzuci i prawdziwego mężczyznę posiędzie. Z mocy mego urzędu uznaję cię, Ruggiero Dajeroli, za niewinnego. A was, Pepino i Stefano, wskazuję na... Pisać! Nie muszę wam prawić, drogie przyjaciółki, jak Ruggiero i jego dama cieszyli się z takiego obrotu sprawy, ciesząc się pospołu z tak miłą im służką, która ciało młodzieńca pchnąć się nożem radziła. Kochankowie żyli jeszcze wiele lat, ciesząc się coraz doskonalszym szczęściem miłości. Pragnęłabym mi dla siebie podobnego szczęścia. Pod tą jednak kondycją, abym nikogo w skrzyni więzić nie musiała. Brawo. A to dla najmądrzejszej i najdowcipniejszej Florentynki. Brawo.